materiał. To już się dzieje. Gatła się zapalają. 3, 4, 5. Skacza nad głowami zawodników. Gatła gasły, ruszyli. Bardzo dobry start. Dobry start Darkovena. Dobry start także Lando Norrisa. Nie popsuł startu. Esteban Ocon się próbuje tutaj Lando Norrisa atakować. Potem ten się Esteban Ocon, a jednak się jeszcze broni. Co to się stało? Samochód bezpieczeństwa stał w miejscu. Aj! Co to było? Are you okay? That was a big one. Could I confirm you're okay, please? What the fuck are you doing? A jeszcze Darkovan tutaj odpadał! No słuchajcie, co to było? No nie wierzę w to. Słuchajcie, co ja dzisiaj wyprawiam. Będzie do dyspozycji. No ale cóż, słuchajcie, odkrywamy. A teraz mamy 15467. No i tak naprawdę... Dobra, teraz wykręcimy w tą stronę. Dobra, musimy poczekać na zielone światełko i ruszamy dalej. Ale oczywiście nie ma rzeczy niemożliwych, wszystko da się zrobić. Dobra, będziemy próbowali. Witam bardzo, bardzo serdecznie, kochani, w kolejnym odcinku na kanale Darkoway. Dzisiaj przed Wami seria ETS 2. Słuchajcie, jesteśmy
w odcinku czwartym. No i zobaczymy, słuchajcie, co dzisiaj tutaj dla nas przygotowane. Naprawdę przemyślałem, słuchajcie, pewne sprawy, więc jeżeli jeszcze tego nie zrobiliście, zróbcie łapkę w górę, subskrybujcie kanał Dark Owen i wbijajcie oczywiście na Facebooka. A ja już teraz zapraszam do udziału w tym odcinku. No i zobaczmy, słuchajcie, co tu mamy. Pomożemy ci rozwinąć skrzydła i to jest, słuchajcie, właśnie kwestia tutaj dotycząca możliwości podjęcia kredytu, czyli jak widzicie, nasz limit kredytowy wzrósł do 500 tysięcy euro. No, powiem szczerze, sprawę przemyślałem, więc oczywiście może być taka sytuacja, że chyba raczej nie zdecydujemy się na aż taki kredyt. Natomiast, moment. Co my tu potrzebujemy? No, ten kredyt naprawdę może nas niestety zrujnować. Przede wszystkim, słuchajcie, to chciałbym zobaczyć, bo przecież po to ewentualnie ten kredyt mielibyśmy wziąć. No, zobaczmy, słuchajcie, najpierw zobaczymy, słuchajcie, jak to wygląda z tymi samochodami, bo tak jak widzicie, nawet najtańsza opcja, która pewnie tutaj nie zachwyca, jest ta jakaś klasyczna furka, widać Volvo, tutaj też Volvo. No i słuchajcie, naprawdę musielibyśmy chyba ostro tutaj zaryzykować i tutaj nie wiem, można by było, słuchajcie, ten kredyt wziąć maksymalnym. No i teraz jest pytanie, jeżeli weźmiemy ten, to oczywiście na wiele nam tutaj nie starczy. Jeżeli weźmiemy ten, słuchajcie, to oczywiście po pierwsze będziemy musieli tutaj oczywiście to spłacić. Nie ma chyba innej możliwości. No i teraz wracamy, słuchajcie, do naszego dealera. Zobaczmy, tu jest Volvo. No i tutaj chyba więcej nie odkryliśmy tak naprawdę. Dobrze, odwiedzamy wybranego. No i teraz tak, zobaczmy, jak to wygląda. No, my oczywiście będziemy się musieli skupiać tylko i wyłącznie na jakiś zbiornik paliwa, nieduży. 420 koni, no ten już jest mocny. Dobrze, słuchajcie, spróbujmy. Aha, dobra, już widzę, nie możemy kupić dopiero od 8 poziomu. Dobrze, to teraz jest pytanie, czy ten? Różnią się tylko kolorem? Chyba. Dobrze, zobaczmy dalej. Kabina. Dobra, tu jest. Tutaj ewentualnie jeszcze moglibyśmy coś dorzucić. Czyli trochę tych opcji jest. No naprawdę. Łącznik świateł. Dobra, jeszcze tak patrzę, czy coś tutaj można zmienić. No nic, dobra, na razie się tym nie będziemy zajmowali. Słuchajcie, kupujemy pierwszą naszą ciężarówkę w historii ETS-2. Zobaczmy. No, proszę bardzo. Wolny jak tak. Ten nasz garaż to jest jakaś tragedia. Prezentuje się całkiem.
wjedziemy sobie. Wjedziemy sobie do garażu. Dobra, i teraz tak. Bo tak, możemy zarządzać ciężarówkami. Dobra, teraz jest pytanie proste. Czy dalej mogę na przykład, mogę wziąć szybkie zlecenia albo rynek przesyłek? Dobra, no możemy już w tym momencie kogoś zatrudnić, natomiast... aha. Okej. No dobra, czyli musimy, słuchajcie, zrobić jakieś zleconko do Poznania. Dobra, zobaczmy na te szybkie zlecenia. Okej. No i dobra, i teraz tak, mamy tutaj oczywiście zlecenie do wykonania. Okej, ruszajmy. Dobra. Dobra, mam nadzieję, że to się tam wyjeżdża. I teraz tak, no ja jestem ciekawy, w jaki sposób mam odkryć Dobra, jedziemy w prawo. Skręć w prawo. Poznań przejeżdżać, ale czy my tam odkryjemy, słuchajcie, tą agencję? Nie mam pojęcia, przyznam szczerze. Przygotuj się do skrętu w lewo. Zostawimy na razie na takiej mapce. Zobaczymy, co tu będzie widać. Skręć w lewo. Dobra, po prostu jestem, słuchajcie, ciekawy, czy uda się to, bo nie wiem, nie mam pojęcia. Natomiast no, plan był taki, żeby skredytować po prostu pierwszy samochód, zatrudnić kierowcę, no i żeby po prostu nasze auta już tutaj jeździły przynajmniej dwa. No i teraz ciekawy jestem, bo nie wiem, czy my musimy przejechać tutaj koło tego. Zaraz zobaczymy, słuchajcie, trudno, najwyżej się spóźnimy troszeczkę z ładunkiem, aczkolwiek tak być nie powinno, no ale coś musimy tutaj zadziałać. Przygotuj się do skrętu w prawo. Dobra, a my sobie pojedziemy, aha, prosto nie możemy skręć pojechać. W prawo. W lewo też nie możemy pojechać. Czyli tylko możemy pojechać w prawo tutaj.
Dobra, i tutaj spróbujemy. Jedź prosto. Dobrze, my sobie odbijemy, zobaczymy, czy tutaj da radę. Ale tam mieliśmy... Nieważne, znajdę nową trasę. Na rondzie zjedź pierwszym zjazdem. Zjedź z ronda. W porządku. Znajdziemy inną trasę. Trzymaj się prawej strony, a następnie skręć w prawo. Skręć w prawo. No nieźle. Szukanie nowej trasy. Dobra, jest. Jest, słuchajcie. Przygotuj się do skrętu w lewo. Skręć w lewo. Przeliczam trasę. Dobra, chwila. Zmodernizować musimy garaż. Nieźle. Dobra, no niestety, słuchajcie, chyba będzie trzeba po prostu najpierw zająć się przejechaniem tego zlecenia. Skręć w lewo. Skręć w lewo. Dobra. Dobra, musimy to zrobić. Słuchajcie, chyba przeskoczyć po prostu do swojej maszyny, aczkolwiek no trzeba brać pod uwagę, że bank nie będzie się pytał nas, ile mamy czasu. No ale zobaczymy. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Najlepiej by było zrobić zlecenie. To, które teraz wykonujemy, no i później ewentualnie przebić się do garażu i troszeczkę tutaj pojeździć. Jedź prosto. Zobaczymy w ogóle, bo nie wiem, ile kosztuje na przykład modernizacja takiego garażu. Czy w ogóle zmieścimy się w pieniądzach? No nieźle. Naprawdę. Trzeba uważać, jak widać, na takich delikwentów. Na rondzie zjedź drugim zjazdem. Dobra, z tymi rondami to tak jak pamiętacie z poprzedniego odcinka mieliśmy trochę przygód. Zjedź z ronda. Dobra, już trochę bardziej wprawieni. Tutaj
patrzymy tak naprawdę, no zdążymy czy nie zdążymy, to jest zawsze ryzyko. Zwolnij, jedziesz powyżej dozwolonej prędkości. No teraz to już trzeba uważać, słuchajcie, bo mamy kredycik na koncie firmowym, więc no tutaj naprawdę każda kwota na wagę złota. Trzymaj się prawej strony, a następnie skręć w prawo. Dobra. Skręć w prawo. Oj, 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 oj. Żebym tam nie zahaczył, dobra. Przygotuj się do skrętu w prawo. Dobra, zobaczmy jeszcze 220 km. Skręć w prawo. No to jest kawałeczek. No, rozpuszczaliśmy się teraz żwawo. Ale pod górkę ciężka. Dobra, pusta lewa. No, pogoda nie trafiła nam się dzisiaj na wycieczkę, ewidentnie. Normalnie burza z piorunami. Jedź prosto. Mgła. Zwolnij, jedziesz powyżej dozwolonej prędkości. Co tu się dzieje? No i co teraz? Mandat zarobić, żeby co? Ruszyć tutaj? Zwolnij. Jedziesz powyżej dozwolonej prędkości. No, troszeczkę emocje wzięły górę teraz.
zobaczmy. 190 km do celu. No naprawdę, słuchajcie, jeszcze wiele się po prostu trzeba tutaj nauczyć, żeby śmigać tutaj po tym naprawdę. Mam nadzieję, że już przy 10 odcinku będę ogarnięty na tyle, że tutaj żaden problem nie będzie istniał, po prostu wszystko będzie gładko kulało. Ajajaj, troszeczkę nierówno. Nie dla nas. Prędkość się dla nas nie zmienia. Niestety. Dobra, zmęczenie w porządku, także możemy śmiało tutaj uderzać prosto. Szczecin, Wrocław, proszę bardzo. Czyli coś tutaj jeszcze jesteśmy w stanie zdziałać. No i zobaczymy. Słuchajcie, zmierzamy do Berlina. Wiadomo, że w Berlinie oczywiście... Jedź prosto. Dobra. W Berlinie no, spróbujemy znaleźć takie zlecenie powrotne. I wtedy oczywiście wrócimy sobie do Poznania. No i słuchajcie, no mam nadzieję, że jeszcze w tym odcinku zobaczycie, że udaje nam się jednak tego kierowcę drugiego zatrudnić, bo de facto gdzieś tam jest to przecież cel, żeby ta firma się rozwijała. Naprawdę tam jeszcze wiele, wiele rzeczy powinniśmy kupić, wyposażenia. Dobra, już w sumie nie pada, już możemy wyłączyć te wycierachy. No i wiadomo, że słuchajcie, będziemy starać się ulepszać tutaj cały czas. Mam tylko takie wrażenie, że samochód, który już stoi w garażu, jest dużo szybszy od tych na przykład, które dostajemy przy takich zleceniach. Mam nadzieję, słuchajcie, że się mocno nie spóźnimy z tym zleceniem, bo jak widzicie, no naprawdę mamy troszeczkę takich przeszkodzików. Kolejne brameczki, teraz to już przejście chyba graniczne tutaj, czy brameczki, zobaczymy zaraz. Dobra, zwolnione. Zwolnij, jedziesz powyżej dozwolonej prędkości. Trzeba chyba blisko podjechać po prostu. No nic, już teraz poszło nam sprawniej. Zwolnij, jedziesz powyżej dozwolonej prędkości. Dobra, no i już powinniśmy dojechać chyba bez problemu.
do końca naszej trasy. No, godzina 46, 110 jeszcze. Mamy przejście graniczne, proszę bardzo. Zwolnij, jedziesz powyżej dozwolonej prędkości. Zwolnij, jedziesz powyżej dozwolonej prędkości. No i słuchajcie, przekraczamy Odrę. No i jesteśmy... Wow! Ale mnie tutaj coś zarzuciło normalnie, w ostatniej chwili złapałem. Także jesteśmy już w Niemczech. No i teraz słuchajcie, 90 km do Berlina. Zwolnij, jedziesz powyżej dozwolonej prędkości. Zwolnij, jedziesz powyżej dozwolonej prędkości. No troszeczkę błądziliśmy tam na początku. Ciekawy jestem, jak to wpłynie na nasze zlecenie. Mam nadzieję, że wyrobimy się, aczkolwiek no, na ostrzu noża można powiedzieć. Berlin prosto. Przygodę na trasie. My tu jednak spróbujemy przejechać. No, słuchajcie, naprawdę, co tutaj wypadek za wypadkiem. W tym miejscu. Ania się nie odzywa, no naprawdę, ja nie wiem, co się dzieje. Jedziemy. Zwolnij, jedziesz powyżej dozwolonej prędkości. No, teraz trzymaj się prawej strony, a następnie zjedź w prawo. Dobra, tutaj znowu się zjedź w prawo. Helikopter. Skręć w prawo. No ale cóż, słuchajcie, jakoś to przejechaliśmy, także nie jest najgorzej. No naprawdę, 21 minut. Także no, będziemy naprawdę z dużym opóźnieniem.
trzymaj się lewej strony, a następnie skręć w lewo. Skręć w lewo. No, nie widzę świateł, no ale wiadomo, będziemy tutaj patrzeć na kierowców. Musimy ten sznurek cały przepuścić. O, opuszcza nas kierowca, dzięki. No naprawdę, słuchajcie, pełna kulturka. Wcale nie musiał nas przepuszczać. Dobra, tu już trzeba się pilnować z prędkością. Przygotuj się do skrętu w lewo. Zwolnij, jedziesz powyżej dozwolonej prędkości. Skręć w lewo. Kolejna dobra, trasa za nami. Oby więcej jesteśmy takich. Na miejscu. Dobra, no i teraz trzeba będzie ustawić tą naszą maszynę. Zobaczmy. Nie wiem. Długa ta przyczepa. Dobra, jesteśmy na miejscu. Walczymy dalej. Dobra, i teraz mamy taką sytuację, że tak, szybka podróż. Tak, do Poznania. 3 euro nas to kosztuje. Dobra, weźmiemy sobie, słuchajcie, furkę z naszego garażu. No, nawet w niej już jesteśmy. Dobra. Teraz tak. Pierwsza sprawa. Nie. Jedź bezpiecznie. Dobra, to na razie to wystarczy. Aha, F8 można zamknąć. Tak czy nie? F5.
No dobra, słuchajcie, podjedziemy do garażu. Zobaczymy, czy... Skręć w lewo. Trzymaj się lewej strony, a następnie skręć w lewo. Dobra. Skręć w lewo. Zobaczymy, ile nas będzie kosztowało zrobienie tego garażu. Na razie zarobiliśmy, słuchajcie, na pierwszą ratę tego dużego naprawdę kredytu. Wiadomo, że taki zawsze. Na rondzie zjedź pierwszym zjazdem. Zawsze się przydaje. Zjedź z ronda. Trzymaj się lewej strony, a następnie skręć w lewo. Dobra. Skręć w lewo. No, troszeczkę naokoło nas zaprowadziła Ania tutaj. Przygotuj się do skrętu w lewo. Skręć w lewo. Skręć w lewo. Trzymaj się lewej strony, a następnie skręć w lewo. Skręć w lewo. Okej, jesteśmy w garażu. Wow. No, zaraz się okaże, słuchajcie, że... O, wow! No to już zaczyna wyglądać. To już zaczyna, słuchajcie, wyglądać jak garaż. Dobrze, i teraz tak. Agencja pracy. Zatrudnij kierowcę, proszę bardzo. Rozumiem, że mamy tylko tego do wyboru. Pensja 370 euro plus 10, prawie 11 euro za kilometr. No cóż, za dostawę. No dobra. No dobra, słuchajcie, naprawdę na ostrzu noża. Dobra, już jak mamy iść na ostro, to idziemy na ostro, słuchajcie. Dobra, bank to już tam nic tu nam nie da na razie. Dobra, no musimy mu kupić jakąś ciężarówkę. Dobra, to jest za 113. To jest za 114. No tego to już na pewno nie możemy kupić. Dobra, kupujemy.
Dobrze, i teraz tak. Dobra, zastanówmy się, gdzie my jesteśmy. Jesteśmy we Wrocławiu. Dobra. Dobrze, przetransportujemy się do Poznania. Tam, gdzie już mamy nasz naprawdę w miarę wypaśny garaż, słuchajcie. I teraz tak, zobaczmy. Zobaczmy, jak to wygląda. Do dzieła. No dobra, słuchajcie. Zaczynamy. No już teraz naprawdę można powiedzieć prawdziwą przygodę. No tak, jeździmy już swoim samochodem. Skręć w lewo. Jedź prosto. No i za chwilę. Na rondzie zjedź drugim zjazdem. Robić nasze, słuchajcie, pierwsze zlecenie. Zjedź z ronda. Trzymaj się lewej strony, a następnie skręć w lewo. Ciekawe, czy ta ciężaróweczka, słuchajcie, też tak żwawo się porusza. Skręć w lewo. No, ale się wyczyściliśmy, słuchajcie, z kasy. No. Mam nadzieję, że to przetrwamy. Że nie będzie bankructwa tutaj. Żadnego. Skręć w lewo. Koniec trasy. Dobra. Okej, czyli możemy albo cukier, albo stalowe rury. Dobra, w drogę. Zlecenie. Dobra, czyli tak, mamy przyczepkę. Dobra, to co, wykręcamy do niej. Thank you.
Wybrano cel podróży. Połączona. GPS-a mamy. I możemy startować. Dobra, no to już słuchajcie, jedziemy wszystko sami, więc musimy oczywiście uważać na paliwo i wszystko. Skręć w prawo. Przygotuj się do skrętu w lewo. Skręć w lewo. Oj, 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 normalnie te krawężniki to tak podbijają, słuchajcie, że to jest niewykonalne. Dobra, no przed nami 226 km. Jedziemy u siebie, mogę tylko tak szybciutko... tak szybciutko podejrzę, słuchajcie, co robi nasz kolega. Ciągniki rolnicze, Poznań, Szczecin. No dobra, czyli zaczął, słuchajcie, pracować. Naprawdę my możemy dalej kontynuować naszą przygodę. Próbować zarobić tutaj trochę kasę. Trzymaj się prawej strony, a następnie skręć w prawo. Skręć w prawo. Dobra, wyrobiłem się z tymi rurami. No troszeczkę długi ten ładunek, ale na spokojnie da się jechać. Przygotuj się do skrętu w prawo. Skręć w prawo. No powiem wam szczerze, że ciężko się tutaj rozbujać tą maszyną. Jedź prosto. Dobra, jest 80. My się tutaj próbujemy rozbujać. Kierunek Berlin. No, słuchajcie, realizujemy nasze pierwsze zleconko. No od razu równolegle również zlecenie będzie realizował nasz kierowca. Zwolnij, jedziesz powyżej dozwolonej prędkości. Zwolnij, jedziesz powyżej dozwolonej prędkości. Zwolnij, jedziesz powyżej dozwolonej prędkości. No i dobra, próbujemy się rozpędzić. 200 km jeszcze przed nami.
prowadzenie na wolnym aucie bez przyczepy. No niestety on już tak gładziutko nie idzie jak te inne maszyny. Naprawdę by trzeba było tutaj mocno doinwestować w auto, no ale słuchajcie, wszystko przed nami. Na razie wiadomo, że już się udaje coś tam zarabiać. No zobaczymy, jak ze spłatą tego kredytu będzie. No ale zobaczymy, słuchajcie, no już jedziemy we dwóch, więc troszeczkę te zarobki powinny szybciej nabijać nasze konto. Jak widzicie, po zakupie dwóch ciężarówek, zatrudnieniu kierowcy, no, zmodernizowaniu garażu, dalej jesteśmy bardzo blisko kwoty, przy której zaczynaliśmy, bo przecież 21 tysięcy mieliśmy na początku dzisiejszego odcinka. No a teraz mamy 15 467. No i tak naprawdę wydaje mi się, że jeszcze tutaj powinno coś na to konto dzisiaj wpaść. No zobaczymy oczywiście, jak będzie z szybkością spłat tego kredytu. No ale wydaje mi się, że spokojnie ileś tam tych zleceń. Trzymaj się prawej strony. Jesteśmy w stanie zrealizować. No oczywiście teraz powinniśmy się mocno martwić o kwestię, może nawet zjedź w prawo. Złe słowo, że martwić, ale bardziej zwracać uwagę na uszkodzenia ewentualne, żeby no, nie uszkadzać tego naszego samochodu, dlatego że oczywiście będzie to wszystko musiało iść do naprawy. No tutaj naprawdę ostre wyzwanie. Z tymi rurami. Skręć w lewo. Dobra, to na razie tak można powiedzieć, mamy farta dzisiaj na drodze, bo w ostatnim odcinku to tam było dosyć dużo takich dziwnych hardkorów. Możemy sobie swobodnie jechać. Przygotuj się do skrętu w lewo. Skręć w lewo. No naprawdę, słuchajcie, zaraz się okaże, że my nie jesteśmy w stanie realizować tych zleceń na czas. No teraz naprawdę trzeba będzie pomyśleć tutaj o jakimś doinwestowywaniu w te samochody, żeby one po prostu troszeczkę szybciej jechały, czyli stuningowanie tych samochodów. No i wtedy zobaczymy tak naprawdę, jak to będzie wyglądało. Naprawdę kwestia po prostu rozpędu ma dosyć spore znaczenie. Thank you.
się przestraszyłem, słuchajcie, że źle wjechałem i to jest kolejny mandat po prostu. Naprawdę, za chwilkę znajdziemy się na bruku. Przez to, że mamy problem z tymi mandatami. No, bardzo was przepraszam, muszę po prostu większą uwagę zwracać na te wszystkie ograniczenia, które tutaj są. No i faktycznie, bo to przecież praktycznie te wszystkie mandaty to jest zarobek naszego kierowcy wraz z dostawą razy dwa, więc no trzeba na to troszeczkę zwrócić większą uwagę. Dobra. Tu jeszcze fotoradar. Normalnie w ostatniej chwili zauważyłem ten fotoradar. Zwolnij. Jedziesz powyżej dozwolonej prędkości. Oj, naprawdę, dobra. Jeszcze 90 km, słuchajcie. Do zakończenia naszego pierwszego zlecenia, aczkolwiek już widzę tutaj powolutku zmęczenie. No, a tutaj nie widać chyba żadnego hotelu gdzieś tak blisko. Teraz po prostu, słuchajcie, musimy zwracać uwagę na paliwo, na zmęczenie, na prędkość, no i oczywiście gdzieś tam podglądać i patrzeć, co robi nasz drugi kierowca. Trasę mamy tą samą, więc to też jest ciekawe. Czasem. No, poniżej 50 km. Także już zbliżamy się, słuchajcie, wielkimi krokami do naszego celu. Do realizacji jedź tak prosto. Naszego pierwszego zamówienia. No to skrzyżowanie, naprawdę, ciarki na plecach. Dobra, owieczki. Zobaczcie, tu praca, rolnictwo, wszystko na pełnym gazie. Naprawdę przyzwoicie to wygląda. Można sobie przy okazji troszeczkę pozwiedzać oczami. Jak na przykład mamy jakąś dłuższą, nudną trasę, to wtedy możemy sobie po prostu podziwiać te widoki. Naprawdę cieszmy się. Przygotuj się do skrętu w lewo. Widoki mamy w swoim kraju do dyspozycji. Dobra, no i tutaj mamy, proszę bardzo, odbitkę. Skręć w lewo. Będziemy odbijać na Szczecin. Dobra, zobaczmy, jak to wygląda. Pusto, pusto. No, 23 km do celu.
jedź prosto. O, proszę bardzo. Przychód 1000. Będzie 10 takich, no to już też będzie jeszcze większe coś. No i zobaczymy, czy to się w ogóle uda, bo na razie na kredycie to zrobiliśmy. No i można powiedzieć, że jesteśmy u celu. Dobra, odkryliśmy nowe miasto, proszę bardzo. Zwolnij. Jedziesz powyżej dozwolonej prędkości. No i jak widzieliście, nasz kierowca wyprzedził nas w realizacji. Przygotuj się do skrętu w lewo. Skręć w lewo. No nie widziałem nic przez moment, ale na szczęście nikt tam nie jechał. No i naprawdę już wielkimi krokami się zbliżamy. Dobra, tutaj mamy jakiś hotel w razie czego. Na rondzie zjedź pierwszym zjazdem. Zjedź z ronda. Trzymaj się prawej strony. Dobra. Jesteś u celu. Centymetry. Dobra, już to lepiej wygląda. No i mamy to, słuchajcie, nasze pierwsze samodzielne, firmowe zleconko zrobione. Dobra, no troszeczkę wpadło, także no słuchajcie, ciekawa sytuacja. Zakończyliśmy, także jeszcze tak szybciutko zobaczmy,
Bo teraz tak, jestem ciekawy, czy w zlecenia, tak, wchodzą nam, czyli wykonane dostawy to jest 8. No ciekawe, ciekawe, bo tutaj raczej nie mamy do dyspozycji tego. No nic, słuchajcie, naprawdę odcinek czwarty dobiegł końca. Dziękuję wam bardzo za udział w dzisiejszym odcinku. Już teraz gorąco i serdecznie zapraszam na kolejny odcinek serii ETS 2. Tak jak widzicie, firma stoi, ma się dobrze. 21,166 na koncie, dwóch kierowców, czyli my i jeszcze jeden kierowca zatrudniony, dwa samochody kupione, no i oczywiście walczymy dalej. Zobaczymy, słuchajcie, podbój Czech nam nie wyszedł. Będziemy może w następnym odcinku próbowali podbić w końcu tą Europę, czyli jedziemy, odkrywamy miasta, żeby faktycznie coś tam zaczęło się dziać. Wiadomo, tak jak widzieliście po dzisiejszym odcinku, trzeba przejechać te wszystkie ulice, poodkrywać w tym mieście wszystko, co potrzeba i wtedy faktycznie możemy ruszać do następnego miasta. No dobra, rozgadałem się na koniec. Dziękuję bardzo za uwagę, trzymajcie się, do zobaczenia, hej! To już się dzieje, światła się zapalają, 3, 4, 5, skradę nad głowami zawodników, światła zgasły, ruszyli, bardzo dobry start, dobry start Darkovena, dobry start także Lando Norrisa, nie po prostu startu, Esteban Ocon, próbuj tutaj Lando Norrisa atakować, potem też jest Esteban Ocon, jednak się już się broni. Co to się stało? Samochód bezpieczeństwa stał w miejscu. Aj! Co to było? Are you okay? That was a big one. Could I confirm you're okay, please? What? First in three. A jeszcze Darkovan tutaj odpada! No słuchajcie, co to było? No nie wierzę w to. Słuchajcie, co ja dzisiaj wyprawiam. Wiecie, do dyspozycji. No ale cóż, słuchajcie, odkrywamy. A teraz mamy 15467. No.
No i tak naprawdę... Dobra, teraz wykręcimy w tą stronę. Dobra. Musimy poczekać na zielone światełko i ruszamy dalej. Ale oczywiście nie ma rzeczy niemożliwych. Wszystko da się zrobić. Dobra, będziemy próbowali. My channel is my passion.